Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Rząd zapewnia, że polskie służby cały czas monitorują naszą północną granicę z obwodem kaliningradzkim. Pojawiają się bowiem informacje, że Rosja szykuje kolejny szturm migrantów na polską granicę, tym razem z Kaliningradu. Przed inwazją Rosji na Ukrainę Władimir Putin chciał doprowadzić do destabilizacji w Europie. Doszło do ataku hybrydowego na granicę polsko-białoruską. Moskwa we współpracy z białoruskim reżimem przerzucała na naszą granicę setki tysięcy migrantów z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Nie sposób nie znaleźć tego powiązania pomiędzy sytuacją na granicy polsko-białoruskiej a wojną na Ukrainie. Wskazuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Naszym służbom udało się powstrzymać ten atak. Na granicy powstała także zapora. W tej chwili kończymy budowę zapory perymetrycznej, elektronicznej. Ona będzie dłuższa, bo będzie także w tych miejscach, gdzie nie można było postawić zapory fizycznej z przyczyn technicznych. Także na wzdłuż rzek będzie funkcjonowała. Pierwszy 35-kilometrowy odcinek oddamy tuż po 11 listopada. Do końca listopada powinniśmy uruchomić resztę. Polsko-białoruska granica będzie wtedy najszczelniejszą granicą zewnętrzną strefy Schengen. Pojawiają się jednak informacje, że Rosja szykuje kolejny szturm migrantów na polską granicę, tym razem z Kaliningradu. Według doniesień Rosjanie ściągają tam nielegalnych migrantów z Azji i Afryki. Władze obwodu kaliningradzkiego wydały zgodę na tak zwane otwarte niebo dla samolotów z Turcji, z Syrii, z Białorusi. Także być może ten wariant białoruski zostanie zmodyfikowany, zostanie wprowadzony wariant Kaliningrad 2.0 i właśnie tędy również będzie próba destabilizacji państwa polskiego, Unii Europejskiej, NATO. Wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Polskie władze powinny być bardzo czujne, podkreśla politolog dr Marcin Sienkiewicz. Te działania powinny być dostosowane do rozwoju sytuacji, powinny być adekwatne do zagrożeń i jakie może generować Rosja w stosunku do Polski. Na pewno nie można ich lekceważyć, na pewno trzeba monitorować postępowanie Federacji Rosyjskiej w stosunku do terenów przygranicznych państwa polskiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że polskie służby cały czas monitorują naszą północną granicę z obwodem kaliningradzkim. Dokładnie śledzony jest ruch lotniczy. W tej chwili nie ma tam żadnego zagrożenia migracyjnego. Na dzisiaj Straż Graniczna bardzo dokładnie monitoruje tę sytuację. Niemniej jednak dmuchamy na zimne i podejmujemy następne kroki w celu rozszerzenia zabezpieczenia granicy państwowej. Niewykluczone, że Polska wybuduje mur na kolejnej granicy. Będziemy musieli wzmocnić nasze siły na tym odcinku granicy. Też pewnie zastanowić się nad tym, aby być może przedłużyć się nie da, ale wybudować podobne umocnienia graniczne, jakie są w tej chwili na odcinku polsko-białoruskim. Zrobić wszystko, aby ta wojna hybrydowa, bo to jest część czy element wojny hybrydowej z użyciem nielegalnych uchodźców, nielegalnych migrantów, to nie są uchodźcy, nie udał się. Poinformował sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Szczegóły w najbliższych dniach ma przedstawić minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Z bardzo poważnym kryzysem migracyjnym borykają się teraz Bałkany. Największy szturm przeżywa granica serbsko-węgierska. Sytuacja jest na tyle poważna, że w związku z tym ruchem przez Węgry, Czesi, żeby wyłapywać nielegalnych migrantów, przywrócili kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją. W Poznaniu odbyła się uroczystość 90. rocznicy odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Wdzięczności. Jej centralnym punktem była Eucharystia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu nazwany został Pomnikiem Wdzięczności. Wzniesiony w 1932 roku monument w kształcie łuku triumfalnego był wotum wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości. Stanął na poznańskim placu Mickiewicza. Ten symbol wiary i patriotyzmu został zburzony przez Niemców w 1939 roku. 10 lat temu powstał Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Udało mu się
zrekonstruować 5-metrową figurę Jezusa. Niestety władze Poznania na czele z prezydentem miasta Jackiem Jaśkowiakiem z Platformy Obywatelskiej nie chcą przywrócenia pomnika w godnym dla niego miejscu. Blokowanie odbudowy tego pomnika wdzięczności w miejscu godnym Poznania jest smutnym obrazem chaosu dzisiejszych czasów. Dla niektórych pomnik pozostaje dalej niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha. Krótko mówiąc, idzie o to, jaka ma być przyszła Polska i na jakich wartościach ma się ona opierać. Podkreślał w czasie uroczystości 90. rocznicy odsłonięcia i poświęcenia pomnika wdzięczności metropolita poznański przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Przedstawiciele Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności zapowiadają, że nie ustaną w wysiłkach o powrót monumentu na godne dla niego miejsce. Mamy bardzo żelazną wolę, że ten pomnik do Poznania wróci, bo on musi wrócić. On musi wrócić, dlatego że nie wolno nam zapamiętać o wysiłku, o ofierze życia, krwi, potu naszych przodków. Mówił prezes komitetu profesor Stanisław Mikołajczak. Obecnie figura Chrystusa znajduje się przed kościołem pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Floriana na poznańskich Jeżycach. 153 osoby śmiertelne i dziesiątki rannych. To bilans tragedii, jaka rozegrała się minionej nocy w Seulu. Jeden wielki krzyk, panika, rozpacz i martwe ciała na ulicy. Tak bolesnych konsekwencji halloweenowej zabawy w Korei Południowej chyba nikt się nie spodziewał. Minionej nocy w stromej, wąskiej uliczce w Seulu, gdzie bawiły się tysiące ludzi, wybuchła panika. Ludzie zaczęli się nawzajem tratować. Wielu z nich straciło życie. Zobaczyliśmy sceny jak z filmu, sceny jakie rozgrywają się podczas wojny. Ludzie nie wiedzieli co mają robić, biegli na oślep. Podczas imprezy wiele osób znajdowało się pod wpływem środków odurzających. To wielka tragedia, która nie powinna mieć miejsca. Mówił prezydent Korei Południowej. Składam szczere kondolencje wszystkim ofiarom tej nieoczekiwanej tragedii. Kondolencje z powodu tragedii spływają do Korei Południowej z całego świata. Wyraziły je także polskie władze. Koreę dotknęła niewyobrażalna tragedia. W tych momentach łączę się w modlitwie z jej narodem. Niech dobry Bóg ma w opiece wszystkie ofiary i ich najbliższych. Od dziś do przyszłej soboty w Korei Południowej będzie trwała żałoba narodowa. Zawsze możemy zacząć od nowa i się nawrócić, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież modlił się dziś za ofiary tragedii w Seulu. W czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek nawiązał do niedzielnej Ewangelii opowiadającej o Zacheuszu, który był zwierzchnikiem celników. Papież zwraca uwagę, że w centrum tej historii znajdują się dwa spojrzenia, które szukają się nawzajem. Spojrzenie Zacheusza szukającego Jezusa i spojrzenie Jezusa, który szukał Zacheusza. My chrześcijanie musimy mieć spojrzenie Chrystusa, które akceptuje od tego co niskie, które szuka zagubionych ze współczuciem. Takie jest i musi być zawsze spojrzenie Kościoła. Papież podkreślał, że Zacheusz uczy nas, że w życiu nic nigdy nie jest stracone. Zawsze możemy zrobić miejsce dla pragnienia, by zacząć od nowa, by się nawrócić. Zachęcił także do refleksji, jakie mamy spojrzenie wobec tych, którzy zbłądzili i mają kłopoty. Czy osądzamy, gardzimy i wykluczamy ich? Ojciec Święty modlił się dziś także wspólnie z wiernymi za ofiary tragedii w Seulu, zamachu w Somalii i za Ukrainę. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.